Okej, widzę, z tej strony Krzyża, przed wami kolejny, czyli 11 odcinek tego Homecoming Wasteland. Dziwnie wyszło, ale gadamy z Hectorem, teraz szczerze mówiąc nie ma pojęcia, co już będzie, nie pamiętam w ogóle tych misji. Hey, are you Hector? I'm Hector, homie. Why are you asking? I need to get into the Belmont Tunnel. The Black Widows down there told me to talk to you about it. You may have the spider mark, homie, but only real Black Widows are allowed in the tunnel. How do you become a real Black Widow? Black Widows do it all, man. Bomb, graffiti, skate, ride bikes. You know what? You show me you can rock all three, homie. Then we'll talk. Bring it. I'm ready. All right. First, let's see how well you manual. Manual through all the cones. Ooh, ciekawe. Wyzwanie. Już mam skręcać. Was powaliło. Was powaliło. Słyszę dźwięk, jakbym uderzał o coś. Na padzie po prostu jak ten, jak daję w lewo, to daję troszkę. A też jak po prostu skręcam na boki, to troszkę uderzam. Goddammit. Spróbuję to zrobić na klawiaturze, sekunda. Po prostu jak wcisnę pod skosem, to nie daję czysto w dół, tylko także w lewo i w prawo, wiecie o co chodzi. Znaczy, w końcu się wysłowię kiedyś. W końcu zrobię tą misję. Wiecie, jak w napadzie, jak się ma gałkę, to jest ciężko idealnie w prawo dać. I przy okazji na przykład daję lekko w dół, albo lekko w górę. Też tak daleko mam dojść. Sekunda. Jak to tu wygląda? Tak mam dojść, dobra. I właśnie przypadkiem przy skręcaniu też psuje balans. A to jest strasznie wolne, ja tego nie dojadę przecież w takim tempie. Jakbym się jakoś rozpędził. No szkoda, ale przynajmniej zobaczymy, może po prostu wystarczy. Zobaczymy, czy będzie większy speed na skoku. Wygląda, że tak. Goddammit. Będziemy męczyć tą misję tak długo, aż ją zrobimy. Jak widzicie, nie jestem jakimś hajcem tonego kołka. Więc nie uznaję się za specjalistę. Jest! Thanks, hey, nice God! You skate like a Black Widow. Let's see what else you got. Meet me over by the skate shop. Spotkamy się koło skate shopu. To był wcześniejszy odcinek, więc weźmiemy Let's Play 2. Będzie jakiś minimalny backup. Jakby nagle... Right now, the gangs in LA are in a turf battle. Black Widows want to squash it before more people get hurt. Design a tag using styles from Hollywood, downtown, Beverly Hills, and Santa Monica. Find the local graph writer, Muton. He's got all the styles down. He will teach them to you. Come back and see me when you get your tag ready. Then you'll be bombing all CD. Damn. So this? Nie kojarzę po prostu niebieskiej koszulki. Hipsterski sklep? Poważnie? What's up? Help you find something this afternoon? Hipsterski sklep! God damn it! Nie, ja nie chcę. Nic tu nie chcę. Ale... Jak musisz nauczyć się wszystkich stylów graffiti w Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica i Centrum. Wracaj tam. Wiem przynajmniej, jak już deskę się odzyskuje. Załatwmy najpierw sprawę tutaj, skoro już tu jesteśmy. Sup, the name's Muton. Did you know you could walk up to any wall and tag it? You could also do it while you're hanging on a wall or just paint the ground right under your feet. No spoko. When you're with me, you could create your own graphic or help me finish my pieces and I'll hook you up with new graphic styles. Stworzymy jakiś sywski graffiti. Wybierz grafikę różnorodności. Troszkę to wygląda jak ten.
Jak tworzenie swojego emblematu w Black Opsie. Może być. Czy tą wyspę już załatwiliśmy, to na przykład możemy dać... Czerwone. Aj. Zmień powierzch... Nie, ja chcę... Dwójkę! God damn it. O, tak się zmienia, dobra. Dałem na przykład różne czci. Zobaczmy, może tu coś jeszcze jest ciekawego od samego dołu. Niekoniecznie. Skate jakiś, Ying Yang. Ja myślałem, że po prostu tu jeszcze wstawić pięść. Może być... Jakoś... Nie. Skaluj. O, świetnie, można gałką. O, można nawet przykręcać. Wiecie, nie jestem za bardzo plastykiem. Po prostu załatwimy to w ten sposób. Gorszego tagu w życiu nie widziałem. Ale jeszcze trzeba zrobić jedną rzecz, mianowicie trzeba zaszpanować, że to jestem ja, więc muszę napisać krzyży. Stawiamy. O fuck! Ale czcionka. Sekunda. Co bym powiedział, że nie? Nie. Tak, bardziej tak. To jest blockbuster. To lepiej według mnie wygląda niż to. Taki bardziej w moim stylu. Gotowy. I na tym zakończą się moje umiejętności. Grafika. Takie moje umiejętności graficierskie. Gotowe. Gotowe! W końcu. Nie ma hejtu deską. Jej! Zobacz, chcę tylko się upewnić teraz. Czy przez to, że pakowaliśmy się temu typowi na spota? No nie ma jednego. Jak jeszcze... Bo teraz mogę po prostu wszędzie robić to, dobra. Sup? The name's Muta. Tak. When you're with me, you could help me bomb this. Think you could throw my piece up there? Super, jak to się... Nie chwycisz się? Dobra. Good job, Holmes. Come see me later if you want to bomb some more. I'm all over the place. Okay. Teraz biegniemy... O, jest tu świetnie. Sup? What'll it be? Help me paint this place up. Think you could throw my piece up there? Gdzie to miejsce? No popatrz je... No... A tam! God damn it, jak tam się dostać? Nawróć się. Tutaj by the way. Kamery troszkę nie ogarnia. Jest jakieś wejście. Właśnie. Bo tu jest w miarę wąsko. Nie jest aż tak źle. Wolę tak dociskać do ściany, żeby nie było faila. Good job, Holmes. Come see me later if you want to bomb some more. I'm all over the place. See ya. Spoko, jeszcze za to kasę dostajemy. Nie wiem, czy jeszcze się na coś przyda, ale... Kasa to kasa, nie bukajdzi człowiek. Chyba tutaj. Znowu lewo prawo się zmieniło, ale głupie. Sup, Holmes? What do you want to do? Help me paint this place up. Think you could throw my piece up there? Od razu się rozglądałem za...
jakimś prowizorycznym wejściem tutaj. Tak się da! Tak się da! Jest świetnie. Tam zrób to. Nice work, bro. Come find me if you want to do some more art. I'm out. Jest... O. Spoko, czyli już załatwiliśmy downtown. Mianowicie tu części nazywane centrum. Teraz bym to zrobił jakoś w sensowny sposób. Goddammit. Załatwmy Santę Monikę. Nie, tu będzie szybciej. Na desce. On jest już gdzieś tutaj. Jest tutaj, świetnie. Na początku będę mu przejrzał, bo on zabrzmi to samo przecież. Help me bomb this place. Think you can throw my piece up? Ty sobie żartujesz, poważnie? Nice one. Catch up with me later if you want to do some more art. O, świetnie. Niedaleko tu jest typek. Zresztą tu całe miejsce jest tak malutkie, więc nie będzie problemu z zachodzeniem. Hey, bro. What's it gonna do? Do następnych miejsc, oczywiście. Help me paint this place. Think you can throw my piece up? No naprawdę, ty sobie żartujesz z tymi miejscami. Ja tam musiałem się wspinać po jakichś budynkach, a tu... No problem. Ale zrobiłem dosłownie dwa kroki... ten... i... zrobiłem spraya na ziemi, a teraz zrobiłem kilka kroków i na ścianie, bez żadnych wspinaczek. Do parkuru nic. Ale w sumie nieco ja mam narzekać, co jest z tego? Hey, bro. Tak, chcę twojego. Help me. Think you can throw my piece up there? Ja rozumiem. Może da się tak zrobić. Aj, kurczę, doczekałem się. Mówiłem tak. To jakoś nie da się, odbić nie da się. Powtórz się, to czy ja bym to jakoś ogarnął najpierw. Po prostu. Zobaczymy, czy dam... czy da się zrobić tak, mianowicie, że... skaczemy tam. Nie, nie da się zrobić tak. Czy się nie chwycisz tego? Nie, nie chwycisz. Nie ma tu... Aja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 j
ty. Z jakiejś w tym stylu trzeba zrobić. Dobra, damy radę. Wolałem po prostu to ogarnąć bez czasu. Dobra, jest. Bla. Noż, nie bij mnie jak chce ci pomóc. Tak. Bałem się, że już na krawędzi wyląduję i wylądowałem. Wejdź na to. A, mało brakowało, byśmy spadli. Teraz nie chcę ryzykować. Nice work, bro. Come find me if you want to do some more art. I'm out. Zatrzymaliśmy kolejny styl, o ile dobrze mi się wydaje, tak? Nie przeczytałem tego napisu, co mi wyskoczył. A najwyżej się cofniemy. Zrobiliśmy niby 3 misje, Beverly Hills. Zaczyna 3, o ile się nie mylę. Zobaczymy tu. Hey, bro, help me bump. Poważnie? My piece up there? Bitch, please. Nice work, bro. Come find me if you want to do some more art. I'm out. Teraz widziałem typa tu po lewej. Gdzieś na górze? To jest wejście? Nie.
tutaj na górze. Tylko jak mam cię tu wejść? Mogę jakoś... Boję się, że jak to... To może tak się uda. Zaskocz do tego. Jest. Skończy kombo. Jeszcze mi przywal. Hey bro. Hey. What? Help me. A czyli znowu się dostanie w to samo miejsce. Spoko. Tak to. Dobra. Aj, za szybko. Chwyć się. Jest. Good job, Holmes. Come see me later if you want to spam some more. I'm all over the place. See ya. Zaspamujemy jeszcze moim shitem na ścianie. Co gdzieś na górze? God damn it. Tylko gdzie? Tutaj na górze. Popatrzcie, wyżej. No i nawet typa nie widzę. A, dobra, potem mam wyjść. Nawet nie widziałem o istnieniu tej drabinki. Hey, what do you... Help me paint, think you can throw my piece up there? Tak, close enough. Dobra. Good job, Holmes. Come see me later if you want to bomb some more. I'm all over the place. Przebiliśmy 3. Dobra, jest w grafikach. Teraz idziemy jeszcze do autobusu. Nie wiem, czy nie poszedłem troszkę naokoło, ale... Co ja mogę pójść tak? Dawno tędy nie przejeżdżaliśmy. Co nie zmienia faktu, że autobusem byłoby szybciej. Właśnie nie byłoby takich wypadków sypskich. Ajajajajajajajaj, przy tych zmianach mapy, planszy, co chwilę laguje, boom. Na tym poziomie chyba, tak. What's up, Holmes? What'll it be? Help me, Bob. Think you can throw my piece up there? Proste. Tak, close enough again. Nice one. Catch up with me later if you want to do some more art. Peace. Ty tam pokój mówi na końcu. Peace. Tutaj, okej. Okay. So, what? Gdzie? Help me, think you can throw my piece up there? Okej, okay, to nie będzie problemu. Good job, Holmes. Come see me later if you want to bomb some more. I'm all over. I ostatni spot, o ile mi się dobrze wydaje. A, myślałem, że ten pode mną przeleci, tak. Pode mną przejdzie. What's up, Holmes? What's... Help me, think you can throw my piece up there? No, tu. No, dobrze. Nice one. Catch up with me later if you want to do some more art. Teraz możemy iść do center, inaczej downtown. Jak to? A, no tak, nie ma tu Hollywood, się dziwiłem dlaczego nie ma. Kolejność się zmieniła. Szukałem. Downtown, nie wiem, dlaczego nie znalazłem za pierwszym razem. Niby jest 20 minut, ale pewnie tak samo jakby, jestem ciekawy, co tu jeszcze będzie. Sekunda. Ziom poznaje wszystkie style, ale i tak musi jeszcze stworzyć grafikę, która zawiera je wszystkie. Mam tu typka i pomóż nam stworzyć graffiti. Czyli to, na którym męczyliśmy się tyle sekund, będziemy musieli zniszczyć. Nie szablony, właśnie chcemy najpierw to. Tu weźmiemy
jako tło. Czarny będzie spoko. Edytuj. Tu. A to jest Hollywood chyba. Czyli to też musimy użyć. Nie chcę się za bardzo bawić w te wszystkie. Tak, więc chcę to jakoś na szybko odwalić. Tylko też nie chcę. To mi się kojarzy z Super Meat Boyem. Dlatego bierzemy to. To musi być czerwone. I najprawdopodobniej tu wpakujemy wszystko mniej więcej tak samo. Zrobimy najpierw o tak. Potem się najwyżej porobimy w Śródmieście. Wpakujemy strzałeczkę. Może coś jeszcze ten. Wpakujemy na środek. Tak. Mógłbym jeszcze próbować się z jakąś kolorystyką. A niech będzie, co mi zależy. Santa Monica. A to sobie wybrałem coś bardzo takiego świetnego na środek. Jakieś kurcze bazgroły. The fuck is this? To jest chyba najsensowniejsze. Głupie, ale najsensowniejsze. W widocznym kolorze, to jest widoczne. Zmieni powierzchnię. I takie gówno. Nie mogę się powstrzymać. Zapisz grafikę. Stwórz dwójka, niech będzie. I wydaje mi się, że typ tu nie ma się czego czepić, jeżeli... Jeżeli powie, że to nie jest wszystko, co powinno być na tym graffiti, no to zrobimy je jeszcze raz. This fool spat, he's tagging over widows burners in downtown. Use that all city tag you made and own the four spots at one time. Tu i tu. Taki. Don't let spat sit our turf, homie. Get up four all city tags and put this turf war to rest. Cholo style. A to jest na czas, goddammit. Nie, to jest open. Tutaj tak, to dobrze jeszcze jest w ten sposób oznaczone. Jest tak jeden. Czego to nie jest jakoś lepiej oznaczone? Tam jest i tu, dobra. Chodź tu. Świetnie. Wiem, że ostatni jest w tym miejscu. Dobra. W tym miejscu, co spotkaliśmy tych typów, od czego się zaczęły te wszystkie misje z tagami. Jest jeszcze... Musisz go powtórzyć, ty mały! To było tu, tam już widać przez ściany, mam wucha, co mam przemalować. Kurczę, nie domyśliłem się. Nie może być tak łatwo. Pewnie będę musiał jeszcze wrócić do tamtego, ale może się uda. Goddamn, dodałem sobie drogi. Znowu w tym samym, ty mały. Mam nadzieję, że zdążę. Dajesz tu. Dajesz do tego mojego domku szybko. Jak ja nie lubię misji, gdzie typy mnie wkurzają i jeszcze słupy uderzają. Może się uda w ten sposób, że tu wejdziemy jakimś cudem. Zatykujemy to i pojedziemy na szybko do pierwszego spota. Szybciej, 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 szybciej. Szybciej.
Proszę, tego nie pomaluj mi nic w międzyczasie. Jest! Orderly, nice bombing skills, homie. Way to throw it down Cholo style. You can skate and bomb, but can you kick it BMX style? No worries. I can do it all. Find my Cholo brother near the fountain by the tunnel. He'll give you your last challenge. Pass that, and you're a Black Widow for life. No, ale na BMX-ie dopiero będziemy jechać w następnym odcinku, więc... Sekunda, sobie wezmę tego, bo pewnie zapomnę w następnym odcinku wsiąść do BMX-a. Hey, so kid, you think you can ride bikes? Well, check this out. Nie. I'll give you a grip nie chcę misji. Nie chcę dzisiaj misji, nie. Wyłącz to. Przejmij misję. No. Dobra, więc w ten sposób zakończamy ten odcinek, w ten trochę chaotyczny sposób. Dzięki wielkie za oglądanie kolejnego odcinka, czyli 11 odcinka Tonego Hawka, to American Wasteland. Z tej strony żegnam się, że subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, zróbcie wszystko, co chcecie. Dzięki wielkie za oglądanie. Peace.